Zbadaliśmy w 2017 roku rzeczywiście ponad 50 różnego rodzaju produktów i to były zarówno kamizelki odblaskowe, jak i różnego rodzaju akcesoria, ale także zbadaliśmy słuchawki, które zakłada konsument w chwili, kiedy remontuje mieszkanie, żeby ochronić swój słuch. I rzeczywiście wyszło, że około 30% nieprawidłowości, no przede wszystkim dotyczące oznakowania, braku instrukcji obsługi, ale również część wyrobów sprawdziliśmy laboratoryjnie i okazało się, że niestety to, co miało świecić w nocy, no, ma zaniżony współczynnik jasności, tak zwanej luminancji, czy też odblaskowości. I to głównie dotyczyło kamizelek. Powinniśmy pamiętać, że odblaski to przede wszystkim dość duża powierzchnia, jeśli chodzi o oświecenie, a więc nie mniej niż 15 cm kwadratowych powinien taki odblask mieć. Warto również pamiętać o tym, że coraz właśnie częściej firmy różnego rodzaju oferują nam gadżety, które bardzo często są tylko gadżetem, a nie są odblaskiem. Stąd też, jeżeli chcemy dbać o nasze zdrowie, to przede wszystkim powinniśmy kupować w sprawdzonych miejscach, oznakowane i zwracać uwagę przede wszystkim na znak CE. Jeśli nie ma takiego oznakowania, to znaczy, że jest to tylko gadżet, który nie przeszedł żadnych badań i tak naprawdę nie wiemy, czy rzeczywiście on będzie chronił nas o zmroku.